Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Perseverance 3, czy part 3. Kochani, kontynuujemy przygodę Rogera i Eileen, którzy zostali ostatnio, no, w dosyć nieciekawy sposób potraktowani w szpitalu przez naszych zainfekowanych. I z tego co pamiętam, dotarliśmy na komisariat policji, aby opowiedzieć szeryfowi, co się dokładnie stało, więc zobaczmy, jak dalej potoczą się losy Rogera i Erin. Opowiadam, jak ja i Roger ledwo uszliśmy z życiem. W końcu milknę, trzęsąc się, przeżywając koszmar na nowo. Na chwilę zapada ciężka cisza. Boję się spojrzeć na Hala, nie wiem czy mi uwierzy, ale nie mam siły powiadać tego jeszcze raz, przekonywać go. Dlatego przyjdźmy od razu do ciebie, jak te cholery się rozejdą. Rozumiem. Unoszę na Hala zaskoczone spojrzenie. Roger unosi brwi. Wiedziałem, że Karen może być niebezpieczna, ale nie aż tak. Pomoc poszukiwanej przez wojsko agentce. Nie spodziewałbym się tego po tobie, Erin. Zdycha, a ja czuję, jak kamień opada na dno mojego żołądka. Roger marszczy brwi i już otwiera usta, ale Hal kontynuuje. Ale tacy ludzie wiedzą wszystko o manipulacji. Pewnie nawet nie dała ci szansy się namyślić, prawda? Nie, nie dała. Padła na mnie, powiedziała, że muszę jej pomóc. Byłam głupia, tak głupia. Kręcę głową. Cóż, co się stało, to się nie odstanie. Zaciskam trzęsące się dłonie. Chodźcie, musimy działać. Podnosimy się i ruszamy za szeryfem. Idę jak w transie, tonąc we własnych myślach, głucha na otoczenie. Nie mogłem postąpić inaczej, wszystko przeze mnie muszę to naprawić. Nie mogłem postąpić inaczej, musiałam jej pomóc. Na pewno? Na pewno, Erin? To bardzo proste wytłumaczenie. Nie miałam wyjścia, nie mogłam inaczej. Wymówki. To ci wychodzi najlepiej. Eileen? Po prostu rób co ci każą, przydaj się w końcu. Eileen. Unoszę głowę. Stoję na parterze ze spojrzeniami Jill, Hala, Rogera. Wszystkimi spojrzeniami wycelowanymi prosto we mnie. Hal wzdycha. Powtórzę jeszcze raz. Jill pokaże wam, gdzie... Drzwi komisariatu otwierają się na oścież. Pomocy! Do środka wpada chłopaczek. Wisi na klamce, przerażony, zmachany. Potarganymi ubraniami. Ramieniem ociekającym krwią. W jego oczach jest czysty strach. Pomocy, moja dziewczyna. Spokojnie, powoli. Co się stało? Jej rodzice. Obłąkańcy. Jeden mnie ugryzł. Diana, zaatakowali nas. Pomóżcie jej. Gdzie ona jest? W lesie. Zaraz tam, jak jedzie się w stronę szpitala. Słyszę, jak Roger gwałtownie nabiera powietrza. Jest źle. Bardzo źle. Młody, lepiej wchodź do środka. Pomóżcie mi. Krzyk rozpaczy zaraz po nim. Wycie. Dzikie. Nieludzkie, ale nie należące do żadnego zwierzęcia. Znajome. Dobiegające od strony parkingu. Wszyscy odbezpieczyć broń. Karl wciąga chłopaczka do środka i wskazuje mu schody. Idź na górę. Eileen, zaprowadź go do mojego gabinetu. Roger, strzelasz? Nie ma mowy. Ty też na górę. Zamknijcie drzwi, bądźcie cicho i nie wychodźcie. Ktoś po was przyjdzie. Już! Chłopaczek patrzy za okno, rozdarty. Chce protestować, ale Roger bierze go za ramię i ciągnie na górę. Biegnę za nimi. Znowu ucieczka. W połowie schodów słyszę pierwsze strzały.
Piekłe warczenie, zgrzyt pazurów. Wpadamy do gabinetu i zamykam drzwi. Przez cały czas chłopaczek próbuje wyrwać się Rogerowi. Puszczaj! Ja muszę! Diana! Spokój go. Spokojnie. Zabiją ją. Szarpie się znowu, próbując dopaść drzwi. Posłuchaj. Posłuchaj mnie! Stój do cholery! Więcej strzałów. Stuk od przewracanych mebli. Krzyki. Wycie. Huk strzelby. Nie pomożesz jej. Nie teraz. Musimy to przeczekać. Chłopak kręci głową. Skoro są tutaj, to znaczy, że ona jest tam sama. Muszę wrócić. Wyrywa się. Tym razem skutecznie. Ucieka z uścisku Rogera i rzuca się do drzwi. Młody! Otwiera drzwi. Od strony schodów słychać kroki. Szybkie, chaotyczne, coraz bliższe. Widzę tylko, jak chłopak robi krok w tył. Po tym skacze na niego przemieniony. Powala dzieciaka na ziemię, wgryza się w jego ramię, charcząc w dzikim amoku. Krzyk rozdziera mi uszy. Już nie ma sensu. Kryj się. Padam za biurko, jak najdalej od przemienionego. Modląc się, żeby mnie nie znalazł, żeby nie zwrócił na mnie uwagi, po prostu zajął się kimś innym. Jesteś straszna, Erin. Krzyk Rogera miesza się z wrzaskiem dzieciaka. Odgłosy szamotaniny. Zakrywam uszy, zaciskając powieki. Huk. Drugi, trzeci. Ciężkie łupnięcie upadającego ciała. Jeszcze jeden strzał. I cisza. A, wszyscy. Tali? Erin? Erin! Jestem. Ledwo wyrzucam z siebie jakiekolwiek słowa. Czuję na ramionach czyjeś dłonie. Jesteś cała? Otwieram oczy. Widzę znajomą wystraszoną twarz motocyklisty. Niemrawo kiwam głową i podnoszę się powoli. Najpierw dostrzegam Jill. Potem obchodzę biurko, żeby sprawdzić coś z dzieciakiem. Żyje, ale wygląda okropnie. Jego ręka jest poszarpanym kawałkiem mięsa. Cały jest obryzgany krwią. Przenoszę spojrzenie dalej, na ziejący otwór w miejscu twarzy przemienionego. Mieszaninę krwi i przezroczystej cieszy, sączącej się z masakrowanej głowy. Obiad cofa mi się do gardła. Odsuwam się, zasłaniając usta. Jill kusa przy chłopaku. Nagle przeraźliwie blada. Cholera. Erin. Erin, pomóż mi. Cała się trzęsę, nie wspominając o dłoniach, które drżą, jakbym spędziła godzinę na mrozie. Idealny stan do udzielenia pierwszej pomocy. O, fuck. Krzyżuję ramiona, usiłując się uspokoić. Powoli podchodzę bliżej i kucam. Jedna ręka chłopaka ocieka krwią. Druga to kawał mięsa. Widziałam dużo, ale nie to. Nigdy nie widziałam kończyny w takim stanie. Dostrzegam wielkości, prześwitującą z pomiędzy naderwanych mięśni i ścięgien. Znowu zbieram się na wymioty. Erin? Widzę, że stara się nie patrzeć na zmasakrowaną rękę ani ciało w tle. Pokazuję jej, żeby dała mi chwilę. Roger otwiera okno. Do środka wpada zimne, nocne powietrze, odrobinę tłamsząc stąd krwi. Apteczka. Potrzebujemy apteczki. Dużo czystego materiału. Mówię słabym głosem, na razie nie patrząc na rannego. Tak, już przyniosę. Przez chwilę moje ciało funkcjonuje na autopilocie. Ręce same się ruszają, wyłącznymi ruchami usuwając materiał ubrania, odkażając rany, zakładając opatrunki. Roger zagaduje chłopaka, starając się oderwać jego uwagę od bólu, dziewczyny. Przy okazji rozprasza sam siebie. Bardzo chcąc go zagadnąć, pomóc,
ale w mojej głowie kłębi się zbyt wiele myśli, żeby choć jedna miała szansę się skrystalizować. Ludzie przychodzą i odchodzą, zajęci od szeryfa. Wreszcie kończę zajmować się rannym i wychodzę z gabinetu. Dobrze się spisałaś. Oglądam się na nią. Dzięki, ty też. Uśmiecha się lekko. Chodź, ogarniemy cię trochę. Bez słowa idę za nią. Wchodzimy do łazienki i pierwszym, co rzuca mi się w oczy, jest lustro. Odbicie sponiewieranej, łysej dziewczyny z rozmazanym makijażem w poszarpanym ubraniu. Zmęczone oczy patrzą z resztką skupienia, próbując ustalić, co widzą. Dotykam twarzy, z trudem rozpoznając siebie w lustrze. Chcesz zostać sama? Tak. Na chwilę. Tak. Na pewno? Kiwam głową. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, daj mi znać. Dzięki. Dziękuję, Jill. Sięgam po ręcznik papierowy, odkręcam wodę i ogarniam się. Zmywam krew z rąk. Staram się pozbyć śladów dzisiejszych wydarzeń. Woda miesza się ze łzami. Szum kranu tłumi szloch. Po chwili rozlega się pukanie. Oglądam się na drzwi. Można? Zakładam kurtkę i wycieram twarz. Pewnie. Karl przystaje w wejściu. Opiera się o framugę. Jak się czujesz? Okropnie. Chcę się obudzić. Chcę, żeby ten koszmar się skończył. Ale nie mam prawa się nad sobą użalać. Nie po tym wszystkim, co się stało. Nie po tym, co zrobiłam. Uśmiecham się lekko. W porządku. Al patrzy na mnie kilka sekund, ale w końcu kiwa głową. Dobrze, Elin. Mam do ciebie ważne pytanie. Słucham uważnie. Dobra, kochani, lekkie małe cięcie. Wybaczcie mi za to, ale czasem tak niestety bywa. O, spacją się w ogóle UI ukrywa. Pamiętasz, jak wyglądali przemienieni w szpitalu? Jeszcze długo nie zapomnę. Próbujemy rozpracować, jak to się dzieje, dlaczego ludzie zamieniają się. Pamiętasz, czy w szpitalu mieli jakieś ślady ran, ugryzień? Ciężko powiedzieć. Tam było tyle krwi. Zaciskam dłoń na umywalce. Nie wyglądali na rannych. Ruszali się bez problemu. Ale nie było czasu, żeby się przyjrzeć. Rozumiem. Dziękuję. Co będzie z tym chłopakiem? Nabiera powietrza. Po to tu przyszedł? Boi się, że dzieciak się zmieni? Zakładając, że przeżyje noc? Nie wiem, Elin. Jeszcze nie wiem. Wygląda na rozdartego. Co ty zamierzasz? Al, co ty zamierzasz? Elin, nie wiem. Nie możesz go skrzywdzić. Nie możesz. Nie mogę? Widziałaś te potwory? Myślisz, że co się stanie, jak ten dzieciak nas wszystkich pozaraża? Nas, a potem resztę Greyville. Patrzę na niego w osłupieniu. Nawet nie wiem, co powiedzieć. Al przejeżdża dłonią po twarzy. Przepraszam. Milknie na chwilę. Nie śmiem się odezwać. Nie wiem, gdzie mam podziać oczy. Nie martw się. Nic mu nie zrobimy. Poczekamy do rana. Teraz odpocznij. Ja się wszystkim zajmę. Odchodzi. Nagle postarzały o parę dobrych lat. Znowu zostaje sama.
Spędzamy noc na komisariacie. Dopiero kiedy się kładę, czuję wyczerpanie. Pomimo chłodu i niewygody, zasypiam praktycznie od razu. Poranek jest ciężki. Nie pamiętam, co mi się śniło. Budzę się zlana potem i potwornie zmęczona. Kiepska noc? Nawet nie zauważyłam, kiedy Jill pojawia się koło mnie. Przyjemny, cierpki zapach krwi wydaje się prawie nierzeczywisty. Przyjemny? Bardzo widać. Tylko trochę. Przyjmuję od niej kubek i upiję łyk. Jill wygląda, jakby właśnie wyszła z domu do pracy. Ułożone włosy, czysty mundur, bystre spojrzenie. Zawsze taka była. Ułożona, nieprawdopodobnie perfekcyjna. Nigdy nie zrozumiem, jak taka dziewczyna skończyła z... No właśnie, gdzie jest jej ten chłoptaś? Jill, co się dzieje z Brookiem? Drga, rzucając mi zaskoczone spojrzenie, po czym spuszcza wzrok. Porozmawiaj. Nie widziałam go od... Odkąd ślinił się na dziewczyny w barze razem ze swoim kumplem. Przez wczoraj. Coś się stało? Nie, ja... Zniknął wieczorem. Od tamtej pory nie mam pojęcia, gdzie jest. Nie dzwoni, nie odbiera. Boję się, że coś mu się stało. No, pociesz ją. Ten idiota pewnie włóczy się gdzieś poza miastem i nawet nie myśli o swojej dziewczynie. Albo dowiedział się wcześniej, że coś się dzieje i uciekł. Nawet się za siebie nie oglądając. A ona umiera ze zmartwienia. Typowy Brook. I typowa Jill. Nachylam się i kładę jej rękę na ramieniu. Ej, nie martw się. Brook jest zaradny, na pewno nic mu nie jest. Jak już sobie poradzimy z tym bałaganem, na pewno wróci. A ty skopiesz mu tyłek. Udaje mi się wydobyć z Jill jeden cichy śmiech. Tak, nie usiądzie przez tydzień, jak z nim skończę. Ukradkiem wycierał łzę, uśmiechając się do mnie. Zjedz coś, okej? Okay? Lodówka jest twoja, reszta już jadła. Dzięki. Nie ma sprawy. Jesteś tutaj potrzebna, wiesz? Tak? Wydaje mi się, że świetnie sobie poradziliście, jak spałam. Uśmiecham się bez przekonania. Naprawdę, Elin. Dobrze, że jesteś. Na pewno nie zamierzam się z nią o to kłócić. Nie, kiedy patrzy na mnie tak ciepło, szczerze. Uśmiecham się trochę szerzej, przyglądając się Jill, kiedy wstaje. A, jak skończysz, zejdziesz na dół. Trzeba zerknąć do tego chłopaka. Pewnie. Dobra, dzięki Jill. Zaraz tam pójdę. Uśmiecha się lekko i pokazuje za siebie. Idę zobaczyć, co robią chłopaki. A ja podnoszę się i idę coś zjeść. Dopiero przy trzecim kawałku parodniowej pizzy zdaję sobie sprawę, jaka byłam głodna. Popijam czerstwe brzegi ciasta kawą, nawet nie zastanawiając się nad tą kompozycją smakową. Wstaję, żeby nalać sobie wody. Ach! Trzask. Prawie upuszczam szklankę. Zamieram. Roger. To był Roger. Rzucam wszystko i wybiegam z kuchni. Co się stało? Policjant koło mnie kręci głową i biegnie schodami na dół. Lecę za nim. Ach, cholera jasna. Zamieram w drzwiach. Wtedy przede mną na podłodze siedzi ranny chłopak. A raczej coś, co ma jego twarz, wykrzywioną z błędnym spojrzeniem i napiętymi mięśniami. Unosi na mnie bezmyślne, wyłupiaste oczy. Zaciska szpiniastą dłoń na pręcie celi.
długą ręką wyciąga, drugą rękę wyciąga przed siebie. Powoli. Nie podchodź do niego. I zamachuje się nagle, charcząc wściekle, wyjąc, szarpiąc się. Natychmiast cofam się na stopień schodów, z sercem dudniącym w uszach. Kiedy widzi, że nie pokona metalowego więzienia, przemieniony znów siada, łypie dookoła wygłodnianym spojrzeniem. Rozglądam się. Roger jest pod ścianą, otoczony przez dwójkę policjantów. Trzyma się za ramię, skrzywiony. Jill stoi na środku pomieszczenia, z bronią wyciągniętą przed siebie i chłopakiem na cerowniku. Mike, idź po Hala. Bez gwałtownych ruchów. Policjant bez dyskusji rusza schodami na górę, starając się nie patrzeć w stronę celi. Roger, możesz chodzić? Tak. Elin, zabierze cię na górę. Elin, idźcie na parter i zajmij się tam Rogerem. Zrozumiano? Patrzę na Jill. Spojrzenie niecierpiące sprzeciwu, trzęsące za się ręce. Jest przerażona, ale robi wszystko, żeby nie dać tego po sobie poznać. Idę z Rogerem na górę. Jego ramię ocieka krwią, ale poza tym nie wygląda, żeby coś mu się stało. Chociaż tyle szczęścia. Zgarniam po drodze apteczkę i siadamy w kuchni. Zakładam rękawiczki i ostrożnie odwijam rękaw jego t-shirtu. Roger syczy cicho, kiedy odsłaniam cztery głębokie rany, rozorane w jego ciele przez ostre szpony, które jeszcze wczoraj były zwykłymi palcami. Czyli jest zarażony. Jak to się stało? Jill mówiła, że on... że śpi. Zabieram się za oczyszczanie rany. Spał. Zasiedziałem się tam i przymknęło mi się... Styczy głośno, zaciskając zęby, kiedy środek odkażający wgryza się w ranę. Wybacz. Nabiera powietrza. Przymknęło mi się oko. Obudziłem się, jak skurczybyk rozorał mi ramię. Uśmiecha się niemrawo. Czuwałeś nad nim? Słyszałem, że całą noc nad nim czuwałeś. Zajrzałem tam do niego przed spaniem i jakoś tak... zostałem. Nie chciało mi się wracać na górę. Zerkam na niego dyskretnie. Masz miękkie serce, co, Roger? Nie bałeś się? Nie bałeś się tam siedzieć? Nie wiem, trochę. Ale w końcu to był tylko chłopaczek. Szybko dało się zapomnieć, że... wiesz. Że już nie będzie z nami na długo. Że już nie będzie nim za długo. Chwila ciszy. Dobrze, że z nim byłeś, mimo wszystko. No, nie byłem tam sam. Ten, jak mu tam? Ten gość z wąsami też go pilnował, ale był na tyle inteligentny, żeby trzymać się na dystans. Dużo się dzieje. Miałeś prawo się zapomnieć. Wzdycha. Ta, cholernie dużo się dzieje. Ciszy dokończam swoją pracę. Kiedy podnoszę się, żeby umyć ręce, Roger unosi na mnie spojrzenie. Ale to znaczy, że on tak naprawdę już długo nie pożyje. Jeżeli to się, nie wiem, działo na przykład wczoraj, w sensie mówię o sytuacji już z Jackiem i tak dalej, no to on maksymalnie 2 dni będzie po nim, chyba że jest odporny, ale naprawdę to będzie dziwne. Poczekaj. Przystaję, ale chwilę czekam, aż zbierze słowa. Ogląda się w stronę schodów, po czym znowu patrzy na mnie. Słuchaj, ja muszę stąd zniknąć. Co? Muszę się stąd wynosić. No tak, to chyba najrozsądniejsze, co może zrobić. W końcu nie ma nic wspólnego z tym bałaganem. I potrzebuję twojej pomocy. Nie wiem, jak mogłabym... Nawet nie mam samochodu. Nie z miasta. Stąd. Możesz odejść, kiedy zechcesz. Patrzę na niego z niezrozumieniem. Możesz odejść, kiedy zechcesz. To nie jest twoje miasteczko. Ale jest Hala. Jak myślisz, co się za chwilę stanie, jak Hal ubije młodego?
Wątpię, że tak po prostu puści mnie wolno. Co jeśli się zmienisz? Patrzę na opatrunek na jego ramieniu. Został ranny i już mógł się zarazić tym czymś. Co jeśli wyjedzie, a potem przemieni się i zacznie atakować ludzi poza Greyville, a oni kolejnych? To by była apokalipsa. Roger, ale co jeśli się zmienisz? To tylko draśnięcie, Erin. Nawet nie wiemy, jak to się roznosi. Widziałaś, jaki młody był zmasakrowany. Moje to ledwo zadrapanie. Równie dobrze nic mi może nie być. Jak zostaniesz, będziemy mogli cię poobserwować. Upewnić się, że nic się nie dzieje. Myślisz, że po tym, co tam się stało, Hal będzie chciał znów ryzykować? Że grzecznie poczeka, żeby zobaczyć, co ze mną będzie? Hal może zgrywać opanowanego wodza, ile mu się podoba, ale dam głowę, że jak nikt nie patrzy, gość robi pod siebie ze strachu. Założę się, że najchętniej sprzątnąłby mnie tu i teraz, tak na wszelki wypadek. Nie mam nic do stracenia. W końcu nie jestem jednym z was. Kładzie mi dłonie na ramionach z intensywnym spojrzeniem, w których strach miesza się z desperacją. Elin, to, co tu się dzieje, jest chore. Oboje wiemy, oboje to widzieliśmy. I nie zdziwiłbym się, gdyby Halowi puściły nerwy. Ale nie chcę dostać kulki w łeb dla zasady. Proszę cię, tyle przeszliśmy. Nie chcę teraz umrzeć przez jedno durne zadrapanie. Proszę cię, pomóż mi. Jest przerażony. Wiem, że Hal jest na krawędzi. W końcu to tylko człowiek. Ale naprawdę byłby w stanie skrzywdzić niewinnego człowieka? Dla zasady? Na pewno nie. Jesteś pewna, Elin? Chcesz się bawić w ruletkę cudzym życiem? Ale co jeśli teraz pomogę Rogerowi, a potem też się przemieni? Co z życiem innych ludzi, których może zaatakować? Ciągle czuję na sobie ufne, błagalne spojrzenie Rogera. Co ja mam zrobić? No ja nie jestem za ucieczką. Przemów mu do rozsądku. Nie, nie mogę ryzykować tych wszystkich ludzi. Nie mam prawa decydować o tylu życiach. Hal na pewno zrobi to, co będzie słuszne. Muszę mu zaufać. Wstaję i powoli odsuwam się od Rogera. Roger, nie mogę, przepraszam. Jeśli się zmienisz, ja nie wybaczyłabym sobie. Patrzę na niego w napięciu. Nie mam pojęcia, co zrobi. Ile się znamy, tak na dobrą sprawę? Parę godzin? To obcy człowiek, nieprzewidywalny. Roger chwilę przygląda mi się, po czym spuszcza wzrok. Rozumiem. Przejeżdża dłoń mi po twarzy. Porozmawiam z Halem. To tylko zadrapanie. Możesz na razie zostać w celi na obserwację. Zajmiemy się tobą. Jeśli wszystko będzie w porządku, wyjdziesz i nic się nie stanie. A jeśli się zmienisz, reszta będzie bezpieczna. Chociaż wolałabym, żeby do tego nie doszło. Roger unosi spojrzenie i chwilę przygląda mi się, po czym wstaje. Jest potwornie spięty, ale ciężko mu się dziwić. Masz rację. Oddycham z ulgą. Od strony schodów powoli zaczyna być słyszeć głos Hala i jego ludzi. Elin, masz dobre serce, wiesz? Uśmiecham się lekko. Jeśli Hal mu coś zrobi, mam nadzieję, że mi wybaczysz. Zaraz, co? Nagle tracę równowagę. Roger popycha mnie do tyłu i potykam się i upadam. Wyciągam ręce, próbując zamortyzować upadek, ale bokiem głowy uderzam o coś twardego. Stół? Krzesło? Ląduję na ziemi, otępiała. Kątem oka widzę tylko, jak Roger wystrzeliwuje w stronę wyjścia z komisariatu. Krzyknij do niego. Powoli unoszę głowę, próbując się podnieść, a Roger wypada z drzwi.
Otwieram usta i z trudem wydobywam z siebie głos. Roger, proszę! Na ułamek sekundy zatrzymuje się w drzwiach. Patrzy w moją stronę, ale nie jestem w stanie dostrzec jego twarzy. Prawie udaje mi się usiąść. Szybko łapię się na nogi stołu, walcząc o zachowanie równowagi. Słyszę zamieszanie. Roger wypada na zewnątrz i zaraz po nim widzę więcej postaci wybiegających z komisariatu. Zamykam oczy, próbując uspokoić świat, rozchwiany, wirujący w mojej głowie. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gra u was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnym odcinku z Perseverance PT3. Trzymajcie się, hej hej!